Witam. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć, jak działa napęd hydrauliczny, który znasz zarówno z maszyn budowlanych, jak i z takich urządzeń jak podnośnik hydrauliczny, samochodowy, prasa hydrauliczna. Jest to napęd dość często stosowany w różnych rozwiązaniach, lubiany przez konstruktorów. Zacznijmy od tego, jakie są podstawy działania napędu hydraulicznego. Przede wszystkim napęd hydrauliczny jest oparty na prawie Pascala, które mówi o tym, że ciśnienie cieczy rozchodzi się z jednakową siłą we wszystkich kierunkach. To prawo sformułowane przez Blaise'a Pascala w XVII wieku dało podwaliny hydraulice. Jak to działa w praktyce? W praktyce działa to tak, że jeżeli mamy tutaj siłownik hydrauliczny, cylinder tego siłownika, tłok, do niego przymocowane tłoczysko i w tym cylindrze mamy płyn, naciskając siłą F na tłoczysko, która następnie jest przenoszona na tłok, wywieramy nacisk na ciecz. Tam ciśnienie między cząsteczkami rośnie, naciskają coraz mocniej na siebie i powstaje ciśnienie. Powiedzmy, że jest to ciśnienie jednego bara. Przy ciśnieniu jednego bara, zgodnie z prawem Pascala, na każdy centymetr kwadratowy tego pojemnika działa siła 1 kg. Nieważne, czy to ten centymetr, ten, czy ten. Zawsze działa siła 1 kg. To jeszcze nie tłumaczy, jak działa napęd hydrauliczny, ale na tym przykładzie już będzie to widać lepiej. Mamy tutaj dwa siłowniczki. Jeden ma tłok o powierzchni 20 cm kwadratowych, ten mniejszy, drugi 100. I zasada jest tutaj taka, że jeżeli ja przykładam siłę 100 N, czyli około 10 kg do mojego tłoka, to tym dużym podniosę 5 razy więcej. Prosta zasada. Przełożenie hydrauliczne. Tu mam 5 razy większą powierzchnię, więc jak tu przyłożę 10 kg, to podniosę 50. Tu kilogram, tu 5. Zawsze 5 razy więcej. Z czego to wynika? No właśnie z prawa Pascala tak naprawdę, bo skoro wiemy, że ciśnienie rozchodzi się z jednakową siłą we wszystkich kierunkach, czyli jak ja tu przyłożyłem 100 N do tłoka o powierzchni 20 cm kwadratowych, to ta siła rozłożyła się na powierzchni tego tłoka. Czyli 100 podzielisz przez 20, na centymetr kwadratowy przypada 5 N. 5 razy 20 daje 100 N, czyli wszystko się zgadza. Ale skoro mówiliśmy, że zgodnie z prawem Pascala na każdy centymetr kwadratowy będzie działać ta sama siła, no to skoro na ten centymetr działa 5 N, to na ten, czy na centymetr kwadratowy dużego tłoka też działa 5 N. Przy czym tu tych centymetrów mamy 100. Czyli 5 N razy 100 cm daje nam 500 N, czyli 5 razy więcej. Bardzo prosta zasada. I bardziej jeszcze zrozumiesz, jeżeli przyjrzysz się takiemu codziennemu urządzeniu, jak podnośnik hydrauliczny, który być może używasz, by wymienić koło. Bardziej zrozumiesz, jak działa ten napęd hydrauliczny. Mamy tu siłownik o dużej powierzchni, który ma powiedzmy 100 cm kwadratowych i siłownik o małej powierzchni, który ma centymetr kwadratowy. Mamy dwa zaworki zwrotne. Ten na górze ma puszczać olej do środka, jak tłok się cofa, a ten na dole ma otwierać się wtedy, jak mały tłoczek tłoczy. Czyli jest to typowa pompa hydrauliczna. Zasysa przez jeden zawór, tłoczy przez drugi. Zasysa i tłoczy. Zawór zwrotny puszcza zawsze tylko w jednym kierunku, więc przy zastosowaniu dwóch zaworów można zrobić sobie taką pompę. No i w każdym razie wróćmy do naszego przykładu. Powiedzmy, że podnosisz samochód, czyli dźwignią, zasysasz i tłoczysz olej małym tłoczkiem ze zbiornika. Duży tłok się unosi. I w którymś miejscu natłoczyłeś tyle, że twój samochód się podniósł. Dlaczego tak się stało? Napchałeś tutaj oleju, że wyszło ciśnienie 20 barów. 20 barów to 20 kg nacisku na centymetr kwadratowy. Przy naszym małym tłoczku w takim razie jest nacisk na niego 20 kg. Ale z racji, że mamy tu długie ramię działania siły, to odczuwamy to może jako 5, może jako 7. W zasadzie moglibyśmy jeszcze podnieść ten samochód. Natomiast zgodnie z prawem Pascala, skoro jest tu 20 barów, na każdy centymetr działa 20 kg, na mały tłoczek 20 kg, ale na każdy centymetr dużego tłoka też będzie działać 20 kg. A mówiliśmy, że tutaj tych centymetrów jest 100. 100 razy 20 to jest 2 tony, czyli przez to twój samochód się podniósł. A z racji, że tu mamy mały tłoczek o powierzchni centymetra kwadratowego, to mamy opór tylko 20 kg, ale mamy długie ramię działania siły, więc dajemy spokojnie radę. I tak działa każda maszyna hydrostatyczna. Czy to będzie podnośnik, czy prasa hydrauliczna, czy wózek widłowy, czy koparka, każda, czy wywrotka.
Natomiast oczywiście w maszynie jest trochę więcej elementów hydraulicznych. Pompy są wielotłuczkonurnikowe. Siłowników też jest więcej. Natomiast po drodze między pompą a siłownikiem będą jeszcze przewody, rozdzielacze, zawory, hydroakumulatory, filtry, przeróżne rzeczy, ale zasada działania jest ta sama. Mamy pompy w maszynach, na przykład wielotłuczkonurnikowe, tak jak tutaj widzimy. Pompy, która ma 7 tłoczków, napędzają silnik przez wał. Ona zasysa olej i tłoczy naszego siłownika. No i w ten sposób właśnie działa napęd hydrauliczny, który jest w zasadzie bardzo ciekawy i składa się z wielu innych elementów. Właśnie tu widzimy jeszcze rozdzielacze, zawory, siłowniczki, silniki hydrauliczne, ale ja omówię w następnych filmach. Jeżeli pomogłoby zrozumieć, jak działa napęd hydrauliczny, lajkuj film, subskrybuj kanał. Dziękuję, pozdrawiam.